This is an emergency broadcast. Our caravan's under attack by hostile robots. Cześć, z tej strony Rogers.pp.pl. Dziś przygotowałem dla was taki mały suplement do recenzji Automatron, pierwszego dużego dodatku do czwartego Fallouta. Nie jest to taki zwykły mission pack, gdyż dostajemy tutaj także zmiany w mechanice, a konkretnie zmiany w warsztatach, ale o tym może za chwileczkę. Aby móc w ogóle przystąpić do dodatku, musimy mieć postać rozwiniętą przynajmniej na 15 poziomie doświadczenia. Po pobraniu i zainstalowaniu DLC pojawi się komunikat radiowy od zaatakowanej przez roboty karawany. Szybko okazuje się, że robotami przewodzi niejaki mechanik, który generalnie morduje dobrych, złych, psy, koty, białych, czarnych, nie wybrzydza. Generalnie kolejna patologia na pustkowiach. Hey. Get him. Co ciekawe, w dodatku nie mamy praktycznie okazji zmierzyć się z innym przeciwnikiem niż roboty. Mamy tu całą armię robotów, którą musimy wyeliminować. Jest ich cała masa. Takie, można powiedzieć, swoiste Robot Wars. Mi jednak specjalnie to jakoś nie przeszkadzało. Przerabianie tych wszystkich strzelających puszek na żyletki sprawiało mi sporą frajdę. Zwłaszcza gdy widziałem, jak sypią się te kolejne elementy z nich, jak stary Trabant. Trzeba przyznać, że design przeciwników naprawdę fajnie wypadł i co więcej, wrogowie są dość wymagający. Oni posiadają bogaty arsenał, bo są miotacze, lasery, różne karabiny, szczypce, broń plazmowa. Potrafią atakować w grupie, pojedynczo, potrafią atakować z dystansu, podjechać do nas, gdzieś tam przy ścianie nas zarąbać. Co więcej, część robotów posiada tak zwany moduł samodestrukcji, więc gdy je rozwalimy i podejdziemy, żeby tam okraść ze wszystkich dóbr i lutu, który tam do nas się ładnie uśmiecha, możemy po prostu, może nas rozsadzić i zostaniemy z niczym. Najciekawszą nowością, której nie było w podstawce, jest tak naprawdę możliwość tworzenia własnych robotów. Z każdego pokonanego blaszaka wypadają nam różne schematy i części, z których budujemy potem nowe konstrukcje. Wystarczy przenieść się po prostu do osady, wejść w warsztat i zbudować pracownię robotyczną, na której będziemy wszystkie takie operacje dokonywać. Zmieniać można naprawdę dużo. Mamy hełmy, pancerze, korpusy, kończyny zamiast nóg. Możemy na przykład zamontować gąsienicę, możemy uzbroić ramiona w piłę albo w laser, w miotacz, czego dusza zapragnie. Oczywiście wpierw musimy te części zdobyć i też musimy mieć odpowiednie komponenty, czyli tutaj materiał jądrowy, jakaś guma, elektronika, układy stałe. To wszystko warto zbierać, kolekcjonować, bo tu jeszcze się tym bardziej przyda. Bardzo fajne są różne moduły, którymi możemy ulepszyć jeszcze te nasze roboty, na przykład moduł hakerski, dzięki któremu nasze roboty będą mogły hakować komputery. Oczywiście bugi wciąż żyją i mają się dobrze, w końcu to Fallout. Na przykład większe roboty, które skonstruujemy, potrafią zaklinować się gdzieś w ciasnych korytarzach. Czasami też robią jakieś dziwne głupoty, których kompletnie nie rozumiem. Gdy z kolei mamy tych robotów za dużo w jednej wiosce, gra potrafi naprawdę konkretnie chrupnąć, nie wspominając o tym, że znikają na przykład tekstury domów. Co jeszcze o dodatku warto wiedzieć? Cóż, warto wiedzieć, że w grze pojawiła się nowa frakcja tak zwanych rdzawych diabłów, która tak naprawdę wykorzystuje w niecny sposób roboty, przerabiając je na przykład na pasztet. Pasztet, Boże, jaki pasztet? Na pancerz. To jedno. Na pewno ucieszą się wszyscy fani Power Armorów, ponieważ mamy nowy Power Armor Tesli. Mamy też dwa nowe pancerze i kilka ciekawych broni, między innymi specjalny taki karabinek, który strzela energetycznymi pociskami.
piłę, miecz, a nawet coś w stylu głowy robota, którą możemy uderzać. Tak więc troszeczkę tego jest. Są też nowe figurki, takich mini robocików do zbierania oraz kilka rodzajów hełmów. Między innymi hełm wspomnianego wcześniej mechanika, który jest dość specyficzny, ale żeby nie zdradzać wam, jak wygląda główny adwersarz, w dodatku może nie będę go tutaj pokazywał. Co jeszcze mi się rzuciło w oczy? W grze tak naprawdę mamy tylko dwie nowe lokacje. Są to dwa takie podziemne kompleksy. Trzeba jednak przyznać, że deweloper odrobił lekcję domową. Zaprojektowane są naprawdę z głową. Świetnie, klimatycznie, są naszpiegowane pułapkami. I chyba są to jedne z fajniejszych w ogóle dungeonów w całym Falloutie 4. Przejście dodatku zajmuje niecałe 3 godziny. Misji nie jest zbyt dużo, postacie nie są zbyt charyzmatyczne, a głównemu wątkowi fabularnemu jednak mimo wszystko brakuje troszeczkę do najlepszych opowieści z podstawki. Tak więc jeżeli nie jesteście fanami craftingu i w ogóle kompletowania komponentów i zabawy w warsztat, myślę, że 40 zł to jest jednak troszeczkę wysoka cena jak na kilka dodatkowych misji i radziłbym przemyśleć po prostu ten zakup. To by było na tyle, do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!